Witajcie na kanale Waterjet Support. Aktualnie znajduję się w Lublinie, w firmie Stal Service. Tak. Jest ze mną pan Janusz, prezes. Witam pana. Witam serdecznie. Zadam kilka pytań na temat maszyny OMAX, bo jesteśmy akurat na etapie instalacji nowej jednostki. I tutaj moje pierwsze pytanie, zanim zaczniemy mówić o maszynie. Czym się zajmuje firma? Firma jest dostarczycielem stali jakościowych dla regionu tu wschodniego. Głównie obsługujemy bardzo małe firmy rodzinne, plus dwie duże narzędziownie, no już troszeczkę może nie zrobione, chociaż Pratt & Whitney i CNS Iskra w Kielcach. Co kryje się pod nazwą stal jakościowa? Stal jakościowa to wszystkie stale, które nadają się do ulepszania cieplnego, o podwyższonej wytrzymałości. Oczywiście w stalach jakościowych również się znajduje stale kwasoodporne i żaroodporne. Jest to dosyć specyficzna stal. Jest to w naszej gestii dostarczanie. A mógłby pan wymienić jedną taką stal, taką najrzadszą? Rzadko to w użyciu, z uwagi może na cenę, jest to tak zwane D2, czyli polskie NC11LV. Narzędziowa stal o dużej odporności na uderzenia. Z tym, że wiadoma sprawa, stale te, które sprzedajemy, są w stalach zwykle w stanie surowym. One właściwości utrzymują dopiero po obróbce cieplnej. Także nie zdziwić się, że to wszystko może się naciąć, a potem to już nie. Po obróbce nie, to już ciężko. Instalujemy tutaj już... Oczywiście ja mówię, że maszyna OMAX bez problemu sobie z takimi po obróbce cieplnej i te rzeczy też wycinamy. Jakby waterjety mają do siebie to, że one tną, nie hartując powierzchni. Tak. Jest to ważne, dlatego zakupiliśmy waterjeta, ze względu na brak wpływu cieplnego przy hartowywaniu krawędzi cięcia. Jest to bardzo ważne. Żadna inna plazma, laser, wszystko jest wpływ termiczny i albo następuje odwęglenie lub spalenie węgla i ta warstwa zwykle jest, nie nadaje się do użytku, trzeba ją poprawić. Montujemy tutaj drugą maszynę. Druga maszyna jest tu montowana, została wymieniona, stara na nową. Od kiedy w firmie jest Waterjet? W 2008 roku, czyli 12, no prawie 13 lat temu, zakupiliśmy maszynę, która była dostępna od ręki w firmie OMAX. To był jeden z plusów. Drugi, że w tym czasie maszyna oferowała taką możliwość, że my mamy różne gamy tych materiałów o różnych twardościach, różnych właściwościach. I nie było problemu z przestawieniem się. Jedno ustawić kliknięcie w komputerze i maszyna się automatycznie przystosowywała do materiału ciętego, który akurat był potrzebny do przecięcia. Czyli to był główny argument, dlaczego akurat OMAX, a nie No i jeszcze inny jedną producent. Sprawą, firma OMAX daje oprogramowanie, które służy do obróbki rysunków i rysowania. Jest tyle licencji dostaje, ile chce, za żadną dodatkowo nie płacę. O, to jest plus, tak, że się nie wydaje więcej. Także każdy z pracowników, handlowców od razu może wyceniać. Nie musi być specjalny człowiek, który ma licencję właśnie na obróbkę. O jakich grubościach materiału tutaj mówimy podczas cięcia? My głównie jest to materiały dosyć grube, bo średnia to takie jest 20 mm, z tym, że zdarzają się nam od głównego odbiorcy 80 mm blachy stalowe ulepszane cieplne, gdzie czas cięcia to jest rzędu 5-6 godzin na jeden element. Największą grubością, jakąśmy się spotkali, cięliśmy duraluminową blachę 150 mm. 150 mm, 15 cm, jeżeli komuś to coś mówi. A co do czasu, jaka było najdłuższe cięcie? Najdłuższe cięcie, mieliśmy bardzo skomplikowany wyrób z blachy
80 mm, 30 godzin ciągłej pracy, gdzie nie wolno było zatrzymać na sekundę z uwagi na dokładność pozycjonowania wykonywanych elementów. Wow, 30 godzin. I udało nam się. Nie zatrzymała się, nie było żadnych problemów. Nie wyskoczył żaden błąd. Co do tej drugiej nowej maszyny? Ciekawi mnie, dlaczego zakupiliście nową maszynę, a nie naprawiliście tej, której dotychczas używaliście. Z czego to maszyna wynika? W zasadzie zaczęła już troszeczkę nie domagać i bez przerwy są elementy, wiadomo, to po 12 latach już się psują, wymienię. Trzeba by przeprowadzić generalny remont. W związku z tym, że sprowadzenie trwałoby to bardzo długo, bo rozbieranie i składanie, zdecydowaliśmy się, że lepiej postawić nową maszynę w stylu amerykańskim. Tak Amerykanie robią, to tylko w Polsce się wszystko remontuje. Po 12 latach to tam chyba nikt tak długo nie trzyma maszyny. Stwierdziliśmy, że wymieniamy na nową, z tym, że żeby był jak najkrótszy czas tej wymiany, bo remont to też by był prawdopodobnie dłużej by trwał niż wymiana. Chodzi o to, żeby nie utracić klientów. Klienci są przyzwyczajeni, że u nas w ciągu 2 dni wycinamy im. Dłuższy termin tego remontu nie wchodzi w grę, bo oni odejdą do konkurencji. Nie jest to, że my jesteśmy tutaj monopolistą na tym regionie. My po prostu jakościowo i czasowo przyciągnęliśmy klientów. Jakbyśmy utracili klientów, jest to czysta strata dla firmy. Dlatego też najszybszym i najłatwiejszym rozwiązaniem jest wymiana maszyny. Czyli główny argument – czas. Czas. Nie zmieniamy firmy, nie zmieniamy nawet typu maszyny. Chodzi o to, żeby ludzie, ci już, którzy znają maszynę, przystąpili i pracowali. Nie trzeba ich szkolić, nic. Oni wszystko wiedzą. Ewentualnie doszkolenie wymaga te elementy dodatkowe, które po 12 latach to troszeczkę się zmieniło, szczególnie na lepiej, szczególnie ten czujnik, który jest, gdzie ustawia automatycznie wysokość dyszy nad materiałem. Jest to dla nas bardzo ważne. Blachy wbrew pozorom nie są proste. Blachy, nawet te grube, 20 mm, są sfalowane, zgodne z normą, ale są sfalowane. Przy cięciu wysokość szczeliny jest bardzo ważna. Tu właśnie chciałem zapytać się, czy jakieś dodatkowe akcesoria zostały zamówione do tego modelu? Tutaj dołożyliśmy właśnie ten najważniejszy czujnik. Reszta, czyli możliwość ukosowania. Jest to u nas rzadkie pytanie o to, ale ludzie się pytali, więc przy okazji zakupu maszyny ręczne ukosowanie jest możliwe. Nie chciałem tego automatycznego ze względu na to, że to zbyt rzadko się pojawia, a to koszt w stosunku do ilości klientów. Jest w tej chwili, bo dotąd żeśmy odsyłali klientów ukosowanie. Zawsze jak się zwiększy popyt, to można po prostu dokupić takie akcesorium. Tak, ale zwykle to się nie zmienia, bo to jest kwestia przeszkolenia pracowników i to jest czasu, a przeszkolenie to jest czas. W tej chwili najważniejsze jest to, co klienci wybierają, aby krótko nie czekać na usługę. A jak się panu pracuje na oprogramowaniu, na layoutie, na tym? Właśnie layout jest prostszy. Ja byłem szkolony w zakupie pierwszej maszyny bezpośrednio w Elblągu i w zasadzie złapałem większą część to też doczytałem w Helpie. Bardzo pomocny jest Help. I próbowałem się nauczyć AutoCAD-a, ale to chyba tak ze względu na... mi wydawał się trudniejszy w obsłudze. To jest takie prostsze i łatwiejsze do zrozumienia, to oprogramowanie. Być może, że nie oferuje takich wodotrysków jak AutoCAD, ale do pracy normalnej tej idealne. Wszystkie podstawowe rzeczy są. Co do rozwoju, myśleliśmy też, żeby jeszcze wprowadzić plazmę, ale ludzie przyzwyczaili się, że tniemy tą wodą
I chyba nie ma sensu cokolwiek dodatkowego. Trzeba wykorzystać maksymalnie maszynę, którą się ma. Dokładnie, racja. Dziękuję bardzo za możliwość rozmowy i życzę powodzenia w rozwoju. Dziękuję. I zapraszam na testy maszyny, jak już będzie podłączona. Zobaczymy, co ona tam potrafi. Dobrze. Zobaczymy, co nowego dostali.